Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 24 sierpnia, po godzinie 11. Kosimy kukurydzę, ciąg dalszy, drugi dzień. Jak widzicie, Chrzestny dalej za sterami, właśnie odpoczywa. Co tam opowiadasz? Ostatni rok koszę, bo od tego roku idę na rentę. Aha, na rentę idziesz? No to idź, no. Cóż zrobimy? Zostaw tylko sieczkarnię u nas. Dobra? No. Tata właśnie dojeżdża. No i cóż, no, ukosiliśmy wczoraj i dzisiaj trochę, dość sporo nawet. A teraz po piwie. Tak, teraz można po piwie. Im bliżej środka ta kukurydza lepsza, na dwa ciągniki ledwo nadążamy. Wcześniej na dwa ciągniki to, kurde, momentalnie się zamienialiśmy, teraz już jest opóźnienie, ale idzie. Jak widzicie, ładuje, ile wlezie do oporu. Na boki się rozsypuje, ale no cóż, no, staram się jak najwięcej ładować, żeby... Jak najwięcej ładować, staram się, żeby... No to opóźnienie między mną a tatą nie było takie duże. Oczywiście bestia power. Jak to ktoś tam stwierdził w komentarzu, a nawet w komentarzach pod różnymi filmikami, vlogami u niektórych youtuberów, najlepszą 60 ma AgroMax YouTube. No i z tym się zgodzę. Bestia power. O, jest to. Sprzęt lata jak. No niestety wozimy na dwa zestawy. Brat nie chciał się zdecydować na więcej. A to jest jego wybór. Ja się nie wtrącam. Wiadomo, jak kukurydza za domem, no to, to idzie to w miarę szybko. Dzisiaj tylko trochę kosimy, bo brat na wesele. Mnie nie będzie. Kampel na dwa koła. I piona. Tak się jeździ w Małopolsce. Dobrze, witaj się, Sławku. Brat oczywiście na pryzmach, na dwóch, no bo na dwie jedziemy. Wcześniej był z przyczepą, tą zieloną, tą dużą, i ją naładował, żeby było troszeczkę lżej o jedną przyczepę. Tata wozi niebieską ze względu na to, że nie chce tą zieloną, tą dużą, bo kukurydza elegancko, ziarno pomiażdżone, super. Pomiażdżone czy pocięte? Pokaż tę obrączkę, Sławku. Bo tam dalej się ludzie pytają, czy Sławek ma obrączkę. Tak, Sławek ma obrączkę, jest żonaty już. Tyle mówiliśmy, a oni dali, nie wiedzą. Przyczepka do kiszonki jest zarąbista. Mogłaby być około 9-10 ton. I inny ciągnik, jaki z napędem, jakaś 80-ka. Co, jeszcze? No już. Ja
Ale naprawdę, jak ja bym tutaj się dopadł do tej pryzmy, to chyba oni by nie nadążali odwozić. Wiadomo, im większe zestawy, tym lepiej. Każdy by sobie na spokojnie wtedy robił, a tak to pośpiech, pośpiech, pośpiech. Gdyby to łuk cały dzień, no to ten kawałek byłby wysieczony i zaczęty kolejny, no ale niestety po trochu się skończy.
is full. Full? Full! Więcej nie wejdzie. Ładna setka, bardzo ładna. Kiszące cię znajdę. Ej, dziadu. Może i dobrze, że są takie lekkie przestoje. Wszyscy zawsze są odpocznie chwila. Bo naprawdę tam w kabinie to jest tragedia. Zero jakichkolwiek nawiewów. Jakichkolwiek po prostu klimatyzacji, czegokolwiek, no po prostu szkoda gadać, no. Gorąco jest. Coś ten tata w ogóle nie jedzie. Co tu teraz je robi? Zjeżdżać, nie zjeżdżać. Zjeżdżamy! Się chyba panowie spóźnili. Nie uciekaj mi. Zobaczymy, jak tam kiprują. Nie uciekniesz? Nie, bestia, gdzie by się uciekła bestia? Co tak długo? Co? O Jezus! Daj tam mi większą przyczepę i ja tu zaraz wszystkich mogę robić. A nie. Co? Ło, jeszcze sporo, Sławek. Jeszcze kilka przejazdów. Kilkanaście, no. No. Dobra. Zbieraj tego sprzęta. Ale godzina czasu może jest skończone. No jak będzie miał kto odwozić, bo jest godzina już 21 po.